Adam Małysz z ukochaną Izą na niepublikowanych dotąd zdjęciach ze ślubu. Sympatycy o nie mieli z wrażenia, ale uwagę od razu przykuwa tylko jedna rzecz. Niewiarygodne. Odkąd Adam Małysz odszedł na sportową emeryturę, coraz chętniej udziela się w mediach społecznościowych, a na Instagramie nie stroni od publikowania zdjęć z ukochaną żoną. Internauci są jego otwartością szczerze zachwyceni i ze zniecierpliwieniem wyczekują każdej kolejnej publikacji. Ostatnio dotarły do nich wyjątkowe zdjęcia, upamiętniające dzień ślubu Adama i Izy. Fani nigdy przedtem nie mieli okazji ich zobaczyć. Iza i Adam Małysz na nieznanych zdjęciach ze ślubu. Uwaga zwraca jedna rzecz, w tym roku wybiła 23. Rocznica ślubu Małyszów. Para sakramentalne tak wypowiedziała 16 czerwca 1997 roku i od tego momentu tworzą zgrane i szczęśliwe małżeństwo, którego owocem jest dorosła już córka Karolina. Choć Adam i Iza kolejny rok razem świętowali jakiś czas temu, w sieci dopiero teraz głośno zrobiło się o nieznanych zdjęciach z ich ślubu. Archiwalne fotografie opublikowano na facebookowej stronie rodziny i dziewczyny Skoczków. Widać na nich szczęśliwych i do szaleństwa zakochanych w sobie świeżo upieczonych małżonków. Jedna z fotografii pochodzi z samego wesela, a w tle widać szerokie grono najbliższych, którzy razem z nimi świętowali wkroczenie w nowy etap życia. To, co od razu przykuło wzrok internautów, a raczej internautek, to uczesanie Izy, a dokładniej sama ozdoba. Ukochana Małysza postawiła na romantyczne upięcie włosów, wzbogacone otoczek, który w tamtym czasie nie był jeszcze tak modny. Co więcej, w tamtym czasie spore poruszenie mógł wzbudzić fakt, że Iz zupełnie zrezygnowała z welonu. Niemniej prezentowała się fenomenalnie i trzeba przyznać, że na przestrzeni lat zupełnie się nie zmieniła, podobnie zresztą, jak jej ukochany Adam. Patrzę na to z perspektywy kobiety. Adam to miłość mojego życia. Myślę, że spędzę z nim resztę swoich dni, więc jeśli miałabym wybierać drugi raz, zdecydowałabym tak samo. Niezależnie od tego, kim jest i jakie odnosił sukcesy, a dlatego, że jest takim człowiekiem, tak po latach mówiła o swoim małżeństwie Iza w rozmowie z Faktem. Źródło: Facebook.